Cześć, z tej strony Mateusz, witam Was po dłuższej przerwie w filmach na kanale. Dzisiaj mamy 3 marca. No i tak postanowiłem sobie coś nagrać z pierwszej dawki azotu w rzepaku. Pewnie kilka osób czekało za nowym filmem. Mam nadzieję, że w tym roku pojawi się więcej filmów na moim kanale. Postaram się częściej coś wrzucać. Nie będzie to na pewno raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu, ale myślę, że raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu może się uda coś nagrać dla Was. No trzeba trochę odświeżyć ten kanał, bo nagrywanie sprawia mi przyjemność i część z Was jednak też jest chętna, żeby to oglądać, żeby wysłuchać mnie, co mam do powiedzenia. Dzisiaj opowiem Wam coś o pierwszej dawce nawozu w rzepaku, pierwszej dawce azotu, jak to wygląda u mnie całe nawożenie, jaki jest w ogóle plan w tym roku, w jakiej ilości zamknąć nawożenie. Dobra, zaczynamy, nowe pole. No i 1 marca wysiałem 170 kg saletrosanu 26 na rzepak. Wcześniej też podałem kornkali i kizeryt. Kizeryt w ilości 100 kg, kornkali w ilości 110 kg na hektar. No i łącznie chciałem zamknąć siarkę w ilości około 60-65 kg. Łącznie z nawożeniem jesiennym oczywiście, jesienią poszedł. Siarcza na monu w ilości około tam chyba 130 kg na hektar, 30 kg w czystym składniku azotu i też trochę siarki poszło jesienią, bo siarka też jest jesienią, jest bardzo ważna w rzepaku. Plus do tego jakiś tam azot z gnojowicy, 12 tysięcy litrów na hektar. No i tak jak mówiłem, 1 marca wysiałem saletrosan 26. Dzisiaj mamy 3 marca, sieję saletrę monową Yara Extran 33,5%. W ilości 240 kg na hektar. Łącznie pierwsza dawka to będzie 120 kg azotu w czystym składniku, łącznie z saletrosanem. Tak sobie zaplanowałem na pierwszą dawkę. No druga dawka myślę, że za 2-3 tygodnie maksymalnie. No za 3 tygodnie, bo saletra monowa pójdzie, także za 3 tygodnie, gdzieś koło 20 marca. W ilości takiej, żeby łącznie było około 180 kg azotu w czystym składniku. Myślę, że nawożenie takie w miarę rozsądne, tak mi się przynajmniej wydaje, szczególnie, że już jesienią poszło częściowo azotu, także wiosną te 180 w zupełności wystarczy. No jak widzicie, rzepak częściowo zgubił liście, ogólnie rzepak wygląda dosyć obiecująco. No jesienią wygląda naprawdę rewelacyjnie, były dobre warunki, fakt, że później było trochę zimno i ten rzepak też trochę tak no wolno rósł. Ale my mieliśmy dosyć wczesny termin siewu, 15-20 sierpnia, także tutaj też raczej nie było problemu z wykształceniem tych 10-12 liści jesienią. Bo rzepak w tej fazie mniej więcej jest. No i zasiane w rozstawie 2x2, nowość na moich polach, tak chciałem spróbować tego rozstawu. Gdzieś tam w internecie wyczytałem, że w rzepaku bardzo fajnie to wychodzi. Gdzieś tam na zagranicznych forach rolnicy pisali. No i postanowiłem spróbować u siebie. No i tak spróbowałem, że zasiałem praktycznie cały areał w ten sposób. W tradycyjnym rozstawie 12,5 mam zasiane chyba tylko 10 hektarów, a reszta wszystko jest w tym rozstawie. Stwierdziłem, że na pewno niższy plon nie będzie, a może być na pewno wyższy, bo rzepak będzie miał więcej miejsca. Dlatego tak zdecydowałem, że zasieję większość areału w tym rozstawie. No i dla porównania, na te 12,5 cm zasiałem około 10 hektarów. Tak, żeby chociaż jakiś pogląd był, jak to mniej więcej wygląda. Na jednym polu też mam właśnie zasiane częściowo tak. Dlatego porównanie będzie w miarę wiarygodne, bo wiadomo, jak zasiemy na innym polu, no to porównanie jest średnie wtedy, bo jest inne pole, inna gleba, inne zawartości składników w glebie. No i to jest rozstaw 2x2, czyli dwa rzędy sieją, dwa rzędy nie sieją. Czyli mamy dwa rzędy co 12,5 cm obok siebie, no i przerwa 37,5 cm. Ten rozstaw to można powiedzieć, że jest takie delta row Lemkena, tylko że tak nie do końca, bo w Lemkenie delta row to jest siew kukurydzy punktowy. Punktowo nasiona naprzemiennie są w rzędach poustawiane. No a tutaj punktowo nie są poustawiane, no ale też no, jest ten rozstaw 2x2. Ten rzepak też powinien mieć więcej miejsca, no powinien, no mam więcej miejsca do rozgałęziania się na boki. No rzepak jednak ma tą tendencję do rozgałęziania się,
Niektórzy mówią, że rzepak największy plon oddaje w głównym pędzie, ale to jest nie do końca prawda. Ale trzeba mniej więcej tą pierwszą dawkę tak ustawić, żeby wziąć pod uwagę zeszłoroczny plon. W zeszłym roku były dobre plony, dlatego no, ten rzepak też no, nie ma nadmiaru azotu w tej glebie i dlatego dawka 120 azotu w pierwszej dawce, żeby ten rzepak miał tą dawkę startową dosyć solidną. No i też podzielone na dwie dawki, na jedną dawkę, bo moim zdaniem nawożenie w jednej dawce nie jest do końca skuteczne. Znaczy no niektórzy stosują w jednej dawce i są zadowoleni, no szczególnie w RSM-ie to może wychodzi fajnie faktycznie, bo są trzy formy azotu. Stosowanie na przykład saletry w jednej dawce to na początku marca, gdzie do kwietnienia mamy praktycznie 2 miesiące, to wydaje mi się, że to nie jest do końca trafiona decyzja. Nie wiem, czy taka od razu mocna dawka, przypuśćmy 200 azotu w jednej dawce, czy to nie jest takie... Nie wiem, czy to jest takie korzystne dla roślin, czy te rośliny za bardzo nie pójdą nam w zieloną masę, zamiast iść na przykład w budowę plonu. Wydaje mi się, że raczej dawkę powinno się dzielić na 2 razy mimo wszystko. No ja tak dzielę na 2 razy. Kiedyś tata stosował mocznik w drugiej dawce. Mocznik z inhibitorem urazy to jest fajna alternatywa, tylko że no jest niestety droższa. W moim przypadku saletra idealnie się sprawdza, amonowa. Ja stosuję właśnie tą jarę otoczkowaną. W zeszłym roku stosowałem Zaxan. Powiem wam, że tam nie ma różnicy, którą zastosujecie. Ja po prostu wybrałem jarę, bo była tańsza. Ale co roku wybieram albo Zaxan, albo jarę, z tego względu, że jest grubsza, ładniej się rozsiewa, równomierniej. Chociaż powiem wam, że nie wiem, czy jeśli mi zabraknie salety, czy nie dokupię sobie anwilowskiej zwykłej, bo wiecie, ta saletra otoczkowana ma ten plus, że ona niby nie ma strat gazowych, ma coś tam wapnia, chociaż tego wapnia to jest tyle, co kot napłakał. Coś tam magnezu też chyba jest, bo to... Nie, magnezu nie ma, jest sam wapń, bo to jest wypełniacz dolomitowy. Ale to też tak nie do końca, bo ta saleta się trochę gorzej rozpuszcza. A jeśli anwil wysiejemy wieczorem, to praktycznie wystarczy rosań, na drugi dzień tego nawozu nie ma. A jednak te grubsze nawozy otoczkowane, no kilka dni potrafią leżeć. No i tu już chyba na temat nawożenia wszystko powiedziałem, co chciałem. Myślę, że z drugiej dawki też coś nagram siewu nawozu w rzepaku. Jeśli jesteście zainteresowani, to piszcie w komentarzach. Też pozytywne komentarze są zawsze jakąś motywacją do nagrywania. Chociaż ja to lubię robić, nie potrzebuję jakiejś specjalnej motywacji, ale zawsze jak ktoś napisze coś miłego, to jest to takie paliwo napędowe do kolejnych filmów, do tworzenia kolejnych filmów. Także dobra, to by było na tyle w tym filmie. Dzięki za obejrzenie. Jeśli wam się podobało, to piszcie w komentarzach. Jeśli wam się nie podobało, to też piszcie w komentarzach. Ja jestem otwarty na wszelką krytykę. Już pewnie teraz w prawy wyszedłem z tego nagrywania, bo coraz rzadziej nagrywałem, ale myślę, że trzeba to trochę zmienić. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych filmach, cześć!